Kochani, brugmansję już znacie, piękne trąby anielskie. Jak się je uprawia i jak się je rozsadza, też Wam już pokazywałam, ale dzisiaj pokażę Wam ekstra dużą sadzonkę brugmansji i odpowiem Wam na pytanie, czy może być to roślina domowa. Dzień dobry! Kochani, jakiś czas temu rozsadzałam takie sadzoneczki, tak? Sadzonki z patyczków półzdrewniałych i takie sadzonki dziś wyglądają tak. To jest chyba po 2 miesiącach, całkiem zdrowo i całkiem nieźle radzą sobie bez żadnego nawożenia na dobrze nasłonecznionym parapecie, nie nad grzejnikiem. I to nie jest nic dziwnego, słuchajcie, one sobie tak postoją do wiosny. Na wiosnę je przesadzimy do dużo większych pojemników albo do gruntu, zobaczymy co mi tam będzie potrzebne, ale nie o nich dziś. Słuchajcie, bo te krótkie patyczki to jest taka norma. Ale mi się tak zdarzyło, że mam takie patyczki. To są, słuchajcie, naprawdę wielkie patyki, bo okazało się, słuchajcie, jak moją wielką brugmansję wnosiłam do garażu, że się nie mieści i na szybko po prostu zostały takie dwa kawałki urżnięte, wsadzone do wiadra i okazało się, że puściły korzenie, mało tego, puściły liście. Wygląda to, słuchajcie, ja Wam to pokażę, wyjmę je, zobaczcie, system korzeniowy. Tak to wygląda, nie jest tego za dużo, ale jest zdrowo. Liście są, słuchajcie, naprawdę też... A, czekajcie, zostawię tą jedną, będzie mi wygodniej. O, zobaczcie, liście też całkiem zdrowe. Ja, słuchajcie, jestem w szoku, że roślina, która normalnie potrzebuje strasznie dużo pożywienia, strasznie dużo wody i słońca, tak świetnie sobie radzi. Wychodzi na to, że te zdrewniałe patyki, bo one tutaj zostały, zobaczcie, przecież obcięte do zimowania, tak jak powinny być, radzą sobie świetnie. Posadzę sobie to teraz, słuchajcie, w ziemi. Jaka do brugmansji? Kokosowa, do sadzonek sprawdzono najlepsza kokosowa. Pokazywałam Wam to już, ten test różnych podłoży do brugmansji możecie zobaczyć na innym filmie, macie link na górze. Ja się obawiam, słuchajcie, o jedno, że to będzie mało stabilne. Bo sadzonka jest naprawdę duża, ciężka. I obawiam się, że będzie mi się chybotać. No nic, najwyżej będziemy sobie radzić inaczej. Trafi w cięższą osłonkę. No i najwyżej się ją czymś podeprze. Zobaczymy. Mamy to posadzone. To oczywiście należy podlać, ale ja tutaj pod ręką akurat sobie wody nie wzięłam. I no teraz takie porównanie. Słuchajcie, ja ją wyjmę z tą z osłonki, żebyście mieli porównanie. Sadzonka do sadzonki. No jest, kurczę, różnica naprawdę duża i mam nadzieję, że to się utrzyma i będzie z tego od razu potężny krzak. Zobaczymy też, czy nam szybciej zakwitnie niż taka z tej sadzonki zielonej. No, to jest kwestia testów. A jak ma się uprawa w domu? No słuchajcie, sadzonki zasadniczo znoszą porę zimową świetnie w domu, i zwłaszcza jeśli zapewni im się dużą wilgotność. A domowa roślina? Chodźcie zobaczyć. To jest, słuchajcie, roślinka, która przeszła test. Test polegał na tym, że była próba po prostu postawienia jej w domu razem z tym całym towarzystwem tutaj rosnącym i efekty są takie, jakie widać. Słuchajcie, liście są coraz mniejsze, większość liści zrzuciłam, może na początku radziła sobie świetnie, bo była trochę bliżej okna, ale niestety za mało światła, za mała wilgotność i roślina radzi sobie bardzo, bardzo kiepsko, tak więc zdecydowanie nie polecam do uprawy w domu. I co teraz? Teraz trzeba ją wyprowadzić do zimowni. Przy okazji pokażę Wam mój garaż zresztą roślin. No i zobaczcie, tu jest oczywiście ogromny bałagan, ale jak to garaż, jak w nim nie ma samochodu, to jest w nim wszystko. Słuchajcie, banany. Idę tutaj głębiej, bo dzisiaj o brugmansjach. O, patrzcie, aha, kwiatek na jakiejś białej brugmansji. Dobra, czyli trochę ciepło chyba było. Możliwe w tym garażu. Tutaj, słuchajcie, brugmansja, zobaczcie, ma też te pędy, ale to wszystko pójdzie na straty. O. Tu chyba były mszyce, tak mi się wydaje. No generalnie wszystko, słuchajcie, żyje. Wygląda całkiem nieźle. No wiadomo, te odrosty żółte, no bo bez światła tutaj nie ma światła, słuchajcie. I jest tutaj temperatura. Holender Maureli trochę za bardzo poszedł. Ale wszystko żyje, wszystko jest dobrze. Słuchajcie, tutaj było raz podlewane od początku zimowania i to tak minimalnie. Dobra, wnieśmy tą małą mędę tutaj. Ona się teraz uśpi. I już matko ciszka ta doniczka.
jakoś tutaj siedzi, siedzi. No, ale ten kwiatuszek najlepszy. No, pokaż się, co by to było z ciebie. Ach, chyba nie wiem, za mokro było czy za ciepło. No nic, tak wygląda moje zimowisko, słuchajcie. I ja, przepraszam, kamerę na głowie miałam. Mam nadzieję, że ta roślina spokojnie przezimuje i resztę zobaczymy z powrotem na wiosnę. A do wiosny będziemy się zajmować innymi rzeczami. Trzymajcie się ciepło. Miłego tygodnia. Pa!